Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy. Ostatnio widzieliśmy się na 392 poziomie. W tym momencie mamy już 394. I to wszystko dzięki naszemu kochanemu przygodomatowi. Więc tutaj wszystko super idzie do przodu. Tutaj za 12 minut siedlisko goblinów nam się postawi na poziom 11. Więc też sympatycznie. Więc na odcinku od razu postawimy sobie 12. Oczywiście postawimy budowę na 12, bo 12 oczywiście raczej nam się nie uda postawić, bo nie będziemy tego skipować. Kupiliśmy sobie potkę. Oczywiście wiedźma chce wszystko, ale nic jej nie damy, bo nie mamy. Zobaczymy jakiś plakat pobij bohatera w podziemiach. Wczoraj dostałem takie oto rękawice, ale są bez czego. Bez dziury, więc możemy je przepuścić przez kibelek i w zupełności rozmontować. Tutaj w miarę sympatycznie wygląda ten zbiorniczek many, bo już niedługo będziemy mieć aurę 23. Możemy też nakarmić pupile, oczywiście te, które możemy, czyli magut. Właściwie tylko mroku w tym momencie nie karmimy, więc nie ma takiej wielkiej tragedii. Magut nakarmiony, tutaj klocek oczywiście też. Sobie złapię trochę jedzonek, bardzo fajnie, już 37. Jęzognik z 37 robi się 46, więc też super. No i przydałoby nam się troszkę więcej śliwek, bo na dzisiaj będziemy mieć, ale na kolejne dni może być problem. Ale dzisiaj jest woda, więc miło by było coś tutaj wygrać. Mamy niby 914 karmień w wodzie, więc prawdopodobnie mamy podobne żywioły jak tutaj ten nasz kolega. Podejrzewam, że może mieć głębiona 150 tam 5, 6, bo my tutaj straciliśmy jedno karmienie i tu straciliśmy ze 4. Więc no troszkę lepszy ten żywioł ma, ale puścimy na niego mrok i wygramy, a to najważniejsze. Więc spoko. To mamy ogarnięte, to idziemy sobie dalej. Przebierzmy się, chyba że mamy jeszcze atak na arenie. Mamy atak na arenie, to zróbmy ten atak na arenie, zanim co. Może się uda, o nawet się udał, więc fantastycznie. No i lecimy z tą aweczką. Mam nadzieję, że dopisze nam szczęście. I będziemy mieć dużo, dużo fajnych misji. Oczywiście lecimy na Golda, bo jest evencik na Golda, więc to trzeba respektować. Bierzemy tą broń, bo to jest dodatkowe 5 milionów. Jeśli tutaj zahaczymy o jakieś 1 200 000 Golda, to będę happy. Naprawdę będę happy. Tym bardziej, że tutaj nie skupiałem się jeszcze tak masakrycznie na tym Goldzie. Dusze są bardzo dobre, bo tych dusz musimy sobie tutaj nazbierać jak najwięcej. Buty sobie od razu sprzedamy. Jestem ciekawy, jak nam pójdzie z tymi duszami tutaj, jak już wybudujemy całe trole. Trole już mamy, gobliny. Chodziło mi o gobliny. I zaczniemy budować kopalnię złota, bo tutaj na razie mamy chyba na 3 kopalnie złota dodatkowe. Dzisiaj mam nadzieję, że dostaniemy trochę dusz jeszcze i będziemy mogli sobie jeszcze chociaż jedną kopalenkę przytrzymać, bo później może być delikatny problem z duszami, no bo też nie wiadomo, kiedy dusze następnym razem będą jako event. Więc tutaj musimy działać. Przy okazji wyniki z ostatniej chwili, można rzec, Inter wygrywa z Romą swoje spotkanie 3-1 i w tym momencie jest na miejscu pierwszym i pewnie kroczy po mistrzostwo, ale jeszcze Milan nie rozgrywał swojego spotkania, więc zobaczymy, co Milan powie na ten wynik. Przy okazji jeszcze Atalanta wygrała swoje spotkanie, ale Atalanta jest już dość mocno w tyle, więc na razie, na ten moment, na miejscu piątym jest Roma z 58 punktami, a Juventus ma tych punktów 63, ale też jeszcze nie rozgrywał swojego spotkania.
więc musimy troszkę poczekać. Juventus dopiero w poniedziałek swoje spotkanie rozegra, więc to będzie ostatni mecz tej kolejki. Więc tutaj dużo będzie od tego meczu pewnie zależało. Więc bierzemy swoje rzeczy we własne ręce i robimy drugi pasek. Zobaczymy, co my tutaj dostaniemy. Na razie, jeśli chodzi o dusze, to chyba dostaliśmy dwa pakiety, więc tak raczej nie za bogato. Mam nadzieję, że nie słychać tego, jak mój kot wariuje w tym momencie. Prawdopodobnie znalazł sobie coś do zabawy. Tylko nie wiem co. I to jest troszkę irytujące, ale mam nadzieję, że sobie z tym wszystkim poradzimy. Chyba jednak będzie go słychać, bo jest tak blisko mnie i tutaj kontynuuje tą swoją zabawę. Fajna misja na expa, ale weźmiemy tą. Chociaż mogliśmy tamtą wziąć. Dobra. Trudno. Mogliśmy tamtą wziąć. Tu weźmiemy na pewno tą. Żeby już nie było tak, że opluwam całkowicie tego expa na rzecz golda. Tu sobie to machniemy. Tu zdecydowanie ta piątka za 16 też jest optymalna. No tutaj 5 milionów, ale tu weźmiemy jednak chyba expa. Tu dwójeczka za 10, niech będzie. No tego golda dzisiaj tak niezbyt dużo. Dobrze, że kolejne dusze wpadają. To jest bardzo, bardzo dobre. I okej. Tutaj jakaś siódemeczka. 700 baniek będzie za chwilę. No może nie za taką dużą chwilę, ale za chwilę będzie. Boże, ten kot mnie tutaj tak naprawdę irytuje. Nie wiem, co on tam złapał, ale lata po całym pokoju. No akurat zachciało mu się bawić, jak nagrywam odcinek. No co zrobić? Ja tutaj nie będę wycinał żadnego momentu z tego filmu, żeby było wiadomo, że nagrywam to jednym ciągiem. Więc tutaj nie ma możliwości na poprawki. Ale zobaczymy, czy coś tu jeszcze podziałamy. Na razie takie misje bardziej pod golda bym powiedział niż pod expa. Ale trafiałem się jakieś tutaj dwójki za dychę. Piątki za 16 są spoko. Ale takie dwójki za dychę są zdecydowanie lepsze. Na przykład 2 za 8 też możemy sobie przygarnąć. 5 za 12, no to tak średnio już misja na tym poziomie. Kolejne truskawki nam wpadły, więc to spoko. Kolejne śliwki. Co to jest? To bierzemy tak. Bierzemy sobie tak. I co tu mamy dalej? Siódemka, niech będzie czerwona. Tutaj piątka zdecydowanie. Tu znowu piąteczka. No miliard powinien być. Miliard powinniśmy osiągnąć duszę. Duszę sobie od razu przerzucimy tutaj na postać. Bierzemy dwójkę. No już mamy 900 milionów. Super. Tutaj bierzemy tą dwójkę. I kolejne dusze. Dobrze, bardzo mi się to podoba. Na koniec zaczęło nam sypać troszkę duszami. Tu weźmiemy siódemkę. Na koniec zaczęło sypać troszkę duszami. No i dobrze. Dobrze. Przekroczyliśmy tam na pewno 500 milionów dusz do kapa. Jeszcze jest bardzo, bardzo daleko, ale tym się nie będziemy absolutnie przejmować. Weźmy tą dwójkę, bo tu musimy ustawić jakąś dwójeczkę fajną. No to jest bardzo ładna misja. Bardzo mi się ona podoba. No i 11 piwo przed nami. 2 za 10. I śliwki. 2 za 8. I nic niestety. 2 za 9. I nic niestety. Zostało tak naprawdę niedużo tej awki, więc spróbujemy piątkę i truskawki. I teraz tak, 2 za 10 i oby była dwójka. Piątka, jest dwójka za 11, dobrze, uratowani jesteśmy. To jest fajna misja, no i to jest chyba najlepsza misja, tak naprawdę. Więc bierzemy,
tu jeszcze sprzedajemy to, tu ustawiamy wartę na godzinkę, tak mi się wydaje, przełożmy sobie EQ, zaraz sobie tutaj machniemy pupila i trzeba teraz jeszcze sobie machnąć portal, ale najpierw zakręcimy kołem. Może jeszcze jakieś goldziki nam wpadną. Na razie 6 grzybów. No co to jest za paczka 29 milionów? 9 grzybów, 12 grzybów, 34 miliony, serio? Co to za paczki złota? Tragiczne, po prostu tragiczne. Na tym poziomie powinniśmy już dostawać przynajmniej 50 milionów, jak nie 75. No ale dobra, no dostaliśmy z 50 baniek z koła i chyba 12 grzybów, więc no nie mogę narzekać, nie będę narzekał. Więc rozdajmy tutaj tego golda. Milion chyba nam wystarczy tutaj na siedlisko goblinów, więc idziemy teraz zawalczyć z Mr. Grimmem. Tutaj 5 milionów wpada, mamy 554 miliony. Także też sympatycznie, tutaj 8 milionów expa jeszcze z plakatu. Zobaczmy, co rzucą nam kości dzisiaj. Obawiam się, że nic ciekawego. No ale tutaj nawet jakbyśmy dostali złoto, no to jest milion tylko z trójki. Gdyby dostać piątkę, to już by było coś, bo to by było ze dwie statystyki. Ale no będzie ciężko dostać jakąś piątkę. Zaryzykuję te dusze. Wiem, że to jest nieopłacalne, ale zaryzykuję tą czwórkę. Może się zmieni w piątkę. Niestety się nie zmieniła, ale jeszcze na pocieszenie dostaliśmy 5 klepsydr. I tu tak naprawdę nie chcę nic, więc rzucimy ponownie. Tu sobie rzucimy jeszcze tak, o ładnie 1250 odłamków i na koniec jeszcze może powtóreczka. Nie, niestety tylko 250. No ale tragedii nie ma. Zobaczmy tutaj, możemy sobie to zresetować. Prawie 8 tredecylionów, więc też super, fajnie to leci do przodu. Powoli, bo powoli, ale leci, to jest najważniejsze. Także tutaj mamy to zrobione, arenę mamy zrobioną, tą zwykłą. Tutaj jeszcze musimy sobie poklikać tego menadżera. To mamy zrobione, sporo nawet córek tutaj mamy uzbierane. Ale będziemy trzymać. Tutaj jeszcze jest trochę itemów do podmiany. Te wszystkie razy 9 na pewno są do podmianki, więc zobaczymy co tutaj się będzie działo. No moglibyśmy w sumie sobie podmienić 32 statystyki, ale byśmy musieli wyciągnąć beryla, więc na razie sobie to odpuścimy. To wydaje mi się, że można by było wrzucić do kociołka, bo to jest 20 milionów i to też można by było wrzucić, odzyskać trochę surek, no ale chyba nie. Na razie zrobimy sobie to inaczej. No i siedlisko goblinów 27 się skończy, super. No kolejne. Rozdaliśmy statystyki, to zobaczmy jak portal gildii. No nie za bogato. Zero damage'a. Ale to ostatnio jest u mnie standard. Ale już zbliżamy się do zamknięcia. 39%, więc podejrzewam, że do końca kwietnia powinniśmy portal zakończyć. Tutaj lochów na razie nie klikam. Stoją cały czas tak jak stały. Tu możemy sobie za to kliknąć. Nadżerka. I dokończmy to właśnie pięknym klikaniem. Także jeśli odcinek Wam się podobał, bo to będzie dość krótki odcinek dzisiaj, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie o komentarzu. Pamiętajcie też o subie, bo zbliżamy się do tych 400 subów. Niby coś nam skacze, niby coś nam spada i tak ciągle nie jesteśmy na granicy tych 400 subów. A może jeśli te 400 subów w końcu uda nam się przekroczyć, no to pójdzie jakoś to wszystko do góry i szybko polecimy do 500. Nie mam pojęcia. Na razie chciałbym, bardzo bym chciał osiągnąć te 400 subów. No ale zobaczymy, jak wy się z tego wywiążecie. Także tutaj sobie doklikamy to. 3200, 3300 to powinno na parkingu wejść jak złoto. Dokładnie. Tu 3400, więc już praktycznie mamy finito. Cyk, pięknie. I tu 3500, fantastycznie. Także to mamy zrobione. Chyba wszystko.
Chyba wszystko, no bo pupile nam zostały, ale to już nie będę czekał 2 minut, żeby zaatakować. Fajnie nam poleciało dzisiaj, dużo jedzeń z wody, więc mamy spokój na parę dni, więc to jest dobrze. Bardzo dobrze i czekamy na 13 maja, żeby zdobyć zawiszkę. I to będzie chyba nasz przedostatni pupil. Dokładnie tak. Więc w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam jeszcze o Discordzie dla widzów. Link w opisie. No i trzymajcie się cieplutko. Na razie.